Witajcie kochani w kolejnym vlogmasie. U nas jest 4 grudnia, a wy obejrzycie ten vlog pewnie jutro, bo jak zwykle wstawię go późno w nocy. Ania, chodź! Co tam Filip? Chodź Hania. Chwilkę. No. Filipek Hanie woła, a Hania chce tu z mamusią nagrać coś. No dzisiaj byliśmy na zakupach, więc coś może ciekawszego będzie niż tylko otwieranie kalendarzy. W każdym razie, no właśnie ja nie chcę nic na siłę tak nagrywać. Ten ostatni vlog, ten drugi, trzeci był trochę nudny. Przyznaję, po prostu otwieranie kalendarzy i jakiś tam przegląd półek w TK Maxie. Ale naprawdę, jak nie mamy nic do nagrywania, to ja też nie chcę na siłę pokazywać nie wiadomo co. Więc zobaczymy, czy następny będzie jutro, czy pojutrze, z 2 dni. W każdym razie teraz muszę się wziąć za sprzątanie u dziewczyn w pokoju i zrobienie im świątecznego nastroju w całym zresztą mieszkanku, chociaż jak ja już to mówiłam rok temu i powtarzam cały czas, u nas porządek utrzyma się może przez pół dnia, więc jak ja tu pięknie zrobię świąteczny nastrój, to i tak za tydzień po prostu będę miała Armagedon. No ale widziałam, że już prawie wszyscy mają ładnie świątecznie w domciu. Na pewno nie będziemy ubierać teraz choinki, bo my chcemy żywą choineczkę. Ja wiem, że ona i tak wytrzyma, wiecie, jakiś czas, ale jak położę piękny świąteczny obrusik, to też wytrzyma u nas może parę dni, więc z tym się jeszcze wstrzymam, ale postaram się zrobić jakoś tak, żeby było już ładnie świątecznie. Cześć Hania. Może bez choinki jeszcze, ale jakoś tak. No, w każdym razie zapraszam Was do oglądania. Zostawcie łapkę w górę. Beczki w górę. No, Hania, zachęcaj, zachęcaj. I do subskrypcji naszego kanału. Iduś też tu z nami śpi. No, także miłego oglądania. Filipek wziął się za malowanie przedpokoju przed świętami. I super sobie radzi. Niżej. Chłopie, bo cię tam porągi zło. Ale ładnie. Pomalujesz wszystko? Cały przedpokój? Tak. Wow. Oj, kochany, co Haniu? Taki mały malarz. Weź trochę farby. No, czekaj. No, ale pięknie będziemy mieć. Dziękuję Ci, że tak ładnie malujesz. No. Tylko nie po futrynie. Oj, tam wysoko to nie. Tam tatuś sięgnie. Jaki Ty jesteś dokładny. Dzisiaj kolejne okienko. No dobra. To otwierać. Zaczynać od tego? Od tego. Tak? O, tu jest! Czemu, jak ci znaleźć? No to otwieraj! Nie znalazłam jeszcze! Gdzie to jest? Tu jest, o, znalazłam. Bo tu trzeba ostrożnie, bo mi się nie otwierają. Bo choinka. W sensie, ja mam. Mamo, choinka! Choinka? To jest trójkąt. Dokładnie. Ej, nie mogę wyjąć tego. Ja też nie. To trzeba wypchnąć, ale ja ci nie pomogę jedną ręką. Wypchnij mu, Haniu. O, nawet nie. Jak truskawka wygląda. No. Co masz? O! Co ma Gabrysia? Bałwanka. Mam aniołka. Może, żeby nie był do góry nogami. Wow! Wow! Każdy co innego miał? Laska! Pokaż. Wiem. Ciekawe, czy Gabi będzie miała kolejne puste okienko. To jest na pterozaurze. W sprawie kolczyka nic mi nie odpisali. Muszę jeszcze raz. Pyszczanek z gwiazdką. Pokaż. Tylko ta gwiazdka jest tutaj. A, no jest. Mamo! No załóż. Te skrzydła pterozaury. Duże będą na moje. Tak? No to otwieraj. A ja nie mogę. A, pokaż. Aż to się ciężko otwiera. Co to jest? O, taki frędzelek. Będzie ci coś wisiało też tak fajnie. Mamo,
jak nie otworzysz, to cię tam. Bo tu jest taki o. Aha, ale tak przymierz po prostu. Ty nie urywaj znowu okienek. Latający dinozaur. Wow, super. Trochę luźny. Na kciuka chyba. No taki luźniowy. No tak, bardziej dla grubszych osób. Nam nie będzie dobry. O. Dziękuję, Gabrysiu. Nie, no co ty, to twoje. Schowasz sobie, jak ci palec zgrubnie, to będziesz miała. A, utknął na dobre. Nie możecie wyjąć? Dobra, już pomagam. A mi pierścionek utknął. No pokaż tego swojego. Superos! Fajny. Chodź, Dusiu. Twój kalendarz. Jak się cieszę. Razem z nimi otwiera. One są po prostu takie słodkie. O, zobacz. Przysmaczki. O, kosteczki, no. Ja chcę mu dać. Trzeba otworzyć najpierw. Ja chcę mu dać. To wiesz? A co dzisiaj ma? Kosteczki. 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 Kosteczki ma. Smaczne? Smaczne. Pewnie głodny był. Jeść nie dostaje. Miam, miam. Dobre? Tak, dobre. Oj, Hania. Tym razem chrupiące. Ciekawe, jakie dinozaury się tam. Może dzisiaj będzie znowu jakieś zwierzę, wiesz? Prehistoryczne, a nie dinozaur, bo wczoraj był dinozaur. Tak, zwierzę prehistoryczne. Moci to jest. Księżyc. No. Księżyc Moci. O, tygrys szablozębny, wow. Jak zobaczę na wczoraj. No, ale a karty nie ma, nie? Bo karty są tylko przy dinozaurach. Ale świetny! Co, Iduś, chciałeś jeszcze? Musisz czekać do jutra na drugie okienko. Znaczy drugie, piąte. Fajne! Mochi to jest! Jaki świetny księżyc! Pewnie to się wytrze niedługo, ta buźka, ale jest cudowny! Cieszę się jak dziecko. Jakbym to ja dostawała. Fajne! No pamiętam nad morzem, jak kupowałyście. Prawie codziennie z automatu. Co to jest? To jest to do jedzenia. Co? Mamo, to mi tu chcesz jeść. Cytryn, tak? O, na mnie działa w końcu. Pokaż, przeczytaj. W sensie baran, wyźnięta, rak, lew, waga. Dobra, ale przeczytaj, co tam jest. Dodaje siły. O! Przynosi bogactwo materialne i duchowe. O! Będziesz bogata! I tak już jesteś. Bogatsza niż ja. Tak, fajnie. Piękne. Fajne. Ale śliczne te minerały. I wszyscy zadowoleni? Śnieżek sypie. Taki drobniutki. Wow. Ogromna. I piękna. Poczekaj. Jakie ładne. Tu ładne światełka są, Filipek, zobacz. Mi się tu podobały. Takie ruchome renifery, ale nie tylko. Chodź, Filip, pokażę ci. One głową tu nie włączone są? Włączone, zobacz. Rusza się. Widzisz, jak się rusza? Czy nie widzisz? Zobacz te duże. A tu są takie fajne światełeczka i ja chciałam kupić... O, to. 49 zł. To nieduże jak na takie światełko. Ale byście ładne mieli.
29. No. A tu kiermasz świąteczny i co mamy? Tylko nie dotykaj, Filipuś, co? Jakieś stroiki. Ale ładne wszystko, tak na talerzyku ustawione. Pięknie. I choineczki. O, ta jaka ładna. Taka ośnieżona, co? Mamo, to też jest ładna. Nie mogę tu ceny znaleźć. No, a te malutkie 45. Tu są jeszcze. O, ta duża 240. To też. No, ale i tak tamta była największa, co? Takie piękne stołki. Anka. Cudownie. Kani takiego kwiatuszka malutkiego kupiła. Ona ma taką małą doniczuszkę. Miała skrzydłowca, ale jej niestety nie usychł, tylko chyba zgnił. Za dużo był podlany. Nieważne. I taką mini gwiazdę na razie. Tak jeden kwiatuszek, no jest śliczna, malutka taka. Włożymy ją, co? Do doniczuszki zaraz. Tak, ja mam jakąś doniczkę? Tą zieloną. Tą zieloną, no. Będzie chyba akurat pasować, tak świątecznie będzie. Cieszysz się? Tak. Super. I Filip tam ogląda bajki. O, ja akurat miałam taką mini doniczuszkę, więc idealnie pasuje. Będą miały świąteczny klimacik w pokoju, a kwiatuszka będzie dbała Hania. Teraz tak przeglądam ulotkę z Kauflanda. W ogóle do Kauflanda to już nie jeździmy. Kilka lat. Ale tak mi się spodobały te czapeczki świecące. Dla dziewczyn widziałam takie w Sinseju. A Filipkowi mogłabym to kupić. Podusie świecące i te kapciochy. Po prostu cudo. Nie wiem, czy nie przyjadę się i nie kupię. Tylko to poduszka, no trzy dychy, jakbym chciała. Te wszystkie mi się podobają w sumie. Cześć, Iduś. Skarpeteczki, zobaczcie, 6 par 12,99, świąteczne, damskie. Ostrości trochę nie łapię, ale bokserki męskie, 3 pary, 25 zł. Zresztą możecie sobie ulotki przeglądać w Blixie, ale akurat Robert przyniósł, nie wiem gdzie była, w skrzynce może. I no fajne, tak mi się rzuciły w oczy, chyba się przejadę. Cóż tu jeszcze mamy takiego świątecznego? O, a widzieliście takiego Mikołaja Milka o smaku piernika i Oreo? Kurczę, ja nie widziałam, serio, ale czad. Jeszcze przeglądam dalej tą ulotkę z Kauflanda. Skarpety fajne, takie cekinowe. I tu jakieś smakołyczki, czapeczki. Renifer z czekolady, lizaki nawet takie fajne za 4,99. I misiaki. Ale o, chyba jeszcze przejadę się po takie właśnie Mikołaje, o ile będą. No i jeszcze taka mini, ta gwiazda betlejemska, co kupiłam Hani. W takiej słodkiej osłonce za 9,99. A ja kupiłam za 5 zł tą gwiazdę. No i taka osłonka, myślę, że droższa by była. Także słodka. No trudno, ale do Kauflanda mówię, nie jeździmy. Już szmat czasu. A czasami fajne rzeczy się tam pojawiają. Dzisiaj czytamy na dobranoc Świnkę Pepę, pierwszy dzień zimy. I tu jest chyba kilka bajek. Mroźny poranek. Kilka opowieści tu jest. Mroźny poranek, o. Ja chcę. Ja chcę mroźny poranek. Pan ziemniak. Tutaj mroźny jeden. Poranek. Dobrze, już czytam. Pierwszy śnieg. Dobra, czytamy. To był bardzo zimny dzień. Pepa i George chcieli wyjść na dwór. Oboje założyli czapki, rękawiczki, szaliki, grube kurtki i buty. Po czym wybiegli z domu. Ale zimno, zatrzęsła się Pepa. Chrum, potwierdził George. Ups.
Dzieci pobiegły do sadu. Ojej, co tu tak pusto? Spójrz, George, drzewa zgubiły już liście, powiedziała Pepa do brata. Wyjaśniła mu, żeby się nie martwił, bo tak jest każdego roku. Pepa i George znaleźli kałużę z błotkiem, do której postanowili wskoczyć. Ja pierwsza, krzyknęła Pepa. Wzięła rozbieg i hop! Poślizgnęła się i upadła. Ojej, zdziwiła się. Było tak zimno, że kałuża zamarzła, a lód okazał się bardzo śliski. George był bardzo rozbawiony. To nie jest śmieszne, powiedziała świnka do brata. I w dzisiejszym vlogmasie to już wszystko. Zapraszamy Was na kolejny. Może jutro, może pojutrze, nie wiem. Zobaczymy, okaże się. Do zobaczenia, pa, pa.